Cześć, tęskni się? Bo ja nie. Ale to nie oznacza, że mi na was nie zależy. Po prostu byłem troszkę zajęty. Tak czy inaczej, Marcin pozwolił mi poprowadzić ten film przez jakąś chwilę. Ten film dotyczy FNAF'a Help Wanted, najnowsza gra Scotta Cawthona. Pewnie widzieliście pierwszy zwiastun tej gry, ale nie widzieliście drugiego, dlatego obejrzymy sobie go razem. Dobra, widzieliście już zwiastun, więc teraz możemy sobie omówić parę screenshotów, które Marcin przygotował na ten film. Hej William! Co jest Marcin? Twój czas minął. No dobra. Cześć, witam w moim pokoju, znowu! Ogólnie to statek kosmiczny jeszcze nie jest 100% gotowy. Nawet 1/4 nie dokończyłem, bo to jest nieważne, to nie jest temat na odcinek. Dzisiaj tematem odcinka jest FNAF. Troszeczkę mam chore gardło, troszeczkę jestem przeziębiony, ale nieważne, bo muszę zrobić takie newsy, FNAF newsy dla was. Bo prosiliście mnie, żebym trochę pomówił o właśnie FNAF VR Help Wanted. Dobra, powiedziałem sobie okej, trochę pogadamy. Ten film będzie zawierał spoilery i to w sumie nawet dużo spoilerów, czyli jeśli nie chcesz mieć spoilerów na temat FNAF VR Help Wanted, jeśli nie widziałeś tego, jeśli chcesz to obejrzeć bez spoilerów, na przykład u Elevena, to wyjdź z tego filmu, wyjdź i wróć kiedy indziej. A my teraz zaczynamy. Muszę powiedzieć, że gra jest mega, jest rozbudowana, jest normalnie piękna. Scott do tej gry po prostu poprosił firmę z bardzo dobrym budżetem, moim zdaniem, bo gra jest świetna. Jeśli ktoś nie zna FNAF, jeśli ktoś nie jest fanem, to naprawdę polecam kupić sobie PlayStation VR, czy jeśli macie Oculusa, to możecie na komputer zainstalować sobie FNAF VR Help Wanted. To jest świetna gra, świetna animacja ruchów tych animatroników jest jak w The Joy of Creation. Może nawet lepsza, to sami ocencie. Ta gra to jest perfekcyjny horror, bez wisielców. No ale dobra, przejdźmy do samej gry. Mamy przed sobą taki niby tablet, czy komputer, nie wiem co to jest. I możemy grać w różne minigierki. To nam znane noce, czyli od FNAF'a 1 do FNAF'a 3. Do nowych, bardzo takich całkiem nowych minigierek, typu naprawianie animatroników. Jest wspomniany nam Prize Corner, w którym możemy bawić się różnymi rzeczami. Po prostu tam są różne rzeczy, które możemy odblokować w grze, na przykład piłka, którą widzicie, i możemy się tymi rzeczami bawić lub pooglądać sobie.
pewnie zastanawiacie się, jak mamy odblokować te rzeczy. To proste, po prostu za każdą nocą, za każdą grę, jak przejdziecie nią, jak przeżyjecie, dostajecie taki prezencik, w który musicie nakręcać jak pozytywkę i wyskakować. Obok naszego tableta, w którym wybieramy sobie challenge, jest takie coś jak licznik coinów i możemy mieć maksymalnie 40 fast coinów i tam właśnie wam pokazuję, ile macie na moment. Jeśli się zastanawiacie, jak można zdobyć te fast coiny, to jest naprawdę proste. W każdym challenge'u jest maksymalnie 3 fast coinów ukrytych i trzeba je po prostu znaleźć. Trzeba je po prostu znaleźć i podnieść. To brzmi jak fajny spin-off, fajna rzecz, która po prostu jest grą, po prostu coś, co można przejść i nie myśleć nad fabułą, ale niestety tu też jest ukryta fabuła. Rzeczy, które są ukryte, by odkryć fabułę i historię. Już na samym początku dowiadujemy się, że ta gra to gra w grze, czyli Fazbear's Entertainment stworzyło grę o wydarzeniach, które działy się, ale nie chcą się do tego przyznać. Po prostu to były dla nich wydarzenia, które po prostu zamknęli im lokal i to miało zły wpływ na ich biznes. I dlatego postanowili zrobić grę o tym, żeby to wszystko jakoś wyśmiać, żeby po prostu powiedzieć, że to jest jeden wielki żart, że to nie jest prawda. I ta gra ogólnie, nie wiem co miała być, straszna, śmieszna, bo ogólnie to my, jako ta osoba, czyli wiecie, my gramy w tą grę, testujemy tą grę, patrzymy, czy nie ma jakichś błędów, jakichś bugów, glitchy. Można w tej grze znaleźć zgliczowane taśmy, które oczywiście są ukryte, w jakiś sposób trzeba je zdobyć, by właśnie odkryć tą tajemniczą, tą mroczną, ukrytą fabułę. Te taśmy można wsadzić do kasety, później je posłuchać, tam gada jakaś baba, mówi, że przed nami testowała tą grę i że z tą grą po prostu jest coś nie tak i że jest jakiś wirus w tej grze. Ten wirus nam się później pokazuje, stoi tam obok nas, gapi się na nas i to jest dość przerażające. On jest zielony, przeżyczysty w miarę i ma fioletowe oczy i pewnie wiecie, do kogo to nawiązuje. Czasem zdobywamy coraz więcej kaset, coraz więcej informacji o tym, co się dzieje i dzieją się naprawdę dziwne rzeczy, najbardziej w Nightmare Mode, które jest dostępne po przejściu normalnego moda. I tak, to coś, ten wirus jest coraz bliżej nas, jest coraz bardziej widoczny, można powiedzieć, że się coraz bardziej materializuje, coraz bardziej jest realny dla nas. I na końcu, po przejściu pizza party, dzieje się coś dziwnego. Sam nie wiem, co mam sądzić o tym nowym animatroniku. Wygląda on jak Spring Bonnie, ale jest za bardzo taki kreskówkowy, za bardzo taki wiecie, on nie wygląda jak animatronik. On nie wygląda jak na przykład Freddy Fazbear, czy coś takiego, jak taki robot. On wygląda bardziej na osobę, na postać, która wyszła z kreskówki. Czyżby nawiązanie do Bendy and Ink Machine? Do tego ta laska w kasetach coś pidoli, że Jeremy był pierwszą osobą, która testowała tą grę
i że miał koszmary, miał jakieś problemy czy coś. I don't know. I my jesteśmy trzecią osobą, ponieważ ona była przed nami, a przed nią był Jeremy. On był pierwszą osobą, która testowała tą grę. I coś się z nim stało, coś złego najwidoczniej. Pamiętacie pierwszy diesel do tej gry? Don't listen to the lies. Nie słuchajcie tych kłamstw. Oni coś wpuścili do środka. To był wypadek. Pamiętaj Jeremiego. Tą sprawę widzę teraz tak. Fazbear's Entertainment zrobiło właśnie tą grę, ale nie zabezpieczyli ją na tyle, żeby była odporna na wirusa. I właśnie to oznacza to, że oni coś puścili do środka, bo po prostu ten wirus wlazł sobie i oni go zostawili. Oni wpuścili tego wirusa, ale nie chcieli go wpuścić. To był wszystko wypadek. I których kłamstw nie możemy słuchać, których kłamstw nie możemy wierzyć. Właśnie te kłamstwa, które mówi nam ten nie phone guy, ale to jest hand unit, tak to się nazywa, hand unit, mówi, że to jest po prostu gra, miła gra i jest wszystko okej. I to właśnie jest kłamstwo. Pamiętajcie o Jeremy. Dlaczego o Jeremy? Ponieważ Jeremy był pierwszą osobą, która testowała tą grę i to było na tyle straszne, ten wirus go pewnie przeraził, że dostał koszmarów. Opowiadał to właścicielom, ale oni pewnie mu nie wierzyli i uznali to za albo kłamstwo, albo żart, nie wiadomo, po prostu nie uwierzyli mu. Pewnie wystraszył się tego tak bardzo, że wlazło mu to na psychikę. Bał się tego, widział to przed sobą. Tak się tego bał, że zrobił to, co Sayori w Doki Doki. Na moment tak widzę fabułę tej gry. Może to nie jest wszystko to, co powiedziałam. Pewnie są jeszcze rzeczy ukryte czy nie. Rzeczy, które jeszcze ktoś mógł nie odkryć. Jeszcze rzeczy, które po prostu o nich na razie nie wiemy. Pewnie takie coś jest, bo to jest początek dopiero. Dlatego powiedziałem, że spoiler, niektórzy nawet mogą gry nie znać. I na moment to tyle. To moja teoria tej gry. A i uwaga, bo teraz jest taki mega, mega spoiler takiego jednego zakończenia. Nie wiem, czy to jest jedyne zakończenie, czy jest więcej zakończeń, ale zakończenie. Spoiler. Nie słuchajcie, jeśli zakończenie to za dużo spoilerów dla was, to tak samo możecie w tym momencie wyjść. Ogólnie zakończenie jest takie, że ten Spring Bonnie nas zaciąga za kurtynę, coś takiego, a później widzimy wszystko oczami Freddy'ego. Czyli jesteśmy na scenie, trzymamy mikrofon i przed sceną jest tam ten Spring Bonnie, który tańczy sobie w tym całym holu. I są napisy końcowe. To jest zakończenie. Co możemy z tego wywnioskować? To, że Spring Bonniemu nie można ufać, bo to jest oznaka Williama Aftona, mordercy, czyli on nas zaciągnął do jakiegoś pokoju, najprawdopodobniej zabił, wsadził do kostiumu Freddy'ego Fazbera i dlatego widzieliśmy jego oczami. Tak. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli chcecie bardziej dokładne omówienie fabuły tej gry, gdy będziemy już więcej wiedzieć o fabule właśnie, nie tylko takie małe pierdołki, tylko konkretne rzeczy, to dajcie znać w komentarzu, czy gdzie indziej, możecie na Discordzie napisać, na Instagramie. Oczywiście łapka w górę ucieszyłaby mnie. Dzięki za wszystkie suby. Trzymajcie się. Cześć.